Kazimakowskiego. Damy pana wójta. Dziękujemy. Zapraszamy wójta, jest tu dzisiaj z nami. Jest Piotr Krzyżanowski, właściciel przepięknego, bajecznego obiektu Zielona Brama. Kolejne jutro i pojutrze wielka studencka bazuna, wielka balanga, świętojański jarmark, masa atrakcji, konie, pierogi i zabawa do bólu. I Wojtek Korda będzie jutro na was czekał w gminie Przywidz, w Zielonej Bramie i zaśpiewa jeszcze raz z nami show. Także niedaleko, 15 minut i jesteśmy jutro w Przywidzu na wielkim kolejnym koncercie Wojtka. Ja nie szczęśmy, braw. Dziękujemy Wojtkowi bardzo, bardzo gorąco. Wojtek! Wojtek! Także proszę państwa, ja dziękuję bardzo. Dziękujemy, ale czeka go jeszcze podróż, także... Wojtek Korzeniewski i Jurek Detko. Tak, nie, nie śpimy, po prostu rano zapraszam na śniadanie z pierogami u Piotra Krzyżanowskiego. A ja zapraszam Wojtek w Zielonej Bramie. A ja panią Jolę zapraszam z Fundacji Hospicjum. Pani Jolu, czekamy na panią. Państwo, zbieramy pieniążki, pomagamy hospicjum. Bo proszę państwa, zaraz będziemy zapowiadać szczególną akcję tego dzisiejszego wieczoru i panią Jolę prosimy na scenę. Pani Jolu, dzwonimy, SMS-y. Wykona wszyscy telefony i ręki. Telefony. Mam nadzieję, że przygotujmy komórki. Nie biedni ludzie spotkali, jak Drozda kiedyś mówił, sami bogaci mają komórki, więc przygotujmy sobie telefony komórkowe, dobrze? Jak ktoś ma dwa, to też. Pani Jolanta z Fundacji Hospicyjnej. Miał być z nami pan marszałek Mieczysław Strug, bardzo przepraszam. I to marszałek miał wydzwonić ten najdłuższy telefon. Dokładnie. Pani Jolu z hospicjum, proszę bardzo, czekamy z Fundacji Hospicyjnej. Pani Jola pewnie już zbiera całe worki pieniędzy i nie może do nas dojść. W takim razie to nie, może... Nie, czy musimy zaczekać na panią Jolę, bo bez pani Joli... Pani Jolu, Fundacja Hospicyjna. Aniołki biegają żółte, a pani Joli nie widać. Musimy poczekać, proszę państwa, bo to jest ważny moment, bo to nas nic nie kosztuje, a naprawdę... Doktor Drobnik, AWF Gdańsk, drodzy państwo. Zawsze obecny Jurka Detko. Przełożycie rękę do... Hospicjum, dziekan Wydziału Lekarskiego Gdańskiego. Jak państwo się dzisiaj tutaj czujecie? Wspaniale. Chcemy dzwonić, a nie ma pani. A dlaczego wspaniale? Kto poda numer? Nie ma numeru. Bo Jurka Dudka, Detko nie może czuć się inaczej. Taka piękna akcja się szykuje. I to jest święta prawda. Jola! Wołamy razem! Jola! Pani Jola z hospicjum, prosimy bardzo. Fundacja Hospicyjna z Gdańska. Z ulicy Kopernika. No nie ma. Trudno, nie w takim ma. Razie... W takim razie ja... Myślę, wszystko zrobili, co było możliwe. To prawda, Wojtek. W takim razie ja mam teraz przyjemność, proszę państwa, szczególną dla mnie, ponieważ osobę tą znam prywatnie i jest bardzo sympatyczną, młodą, piękną dziewczyną. Jest siostrą mojej dobrej koleżanki. Jest też finalistką X-Faktora, przepraszam. Wszystko się dzieje spontanicznie. Jest numer SMS, tak? Ale gdzie? Nie, no. Ale skąd wiesz? Fundacja Hospicyjna, dobrze. Jest? Jest. Jaki numer? Proszę państwa, wysyłamy SMS o treści pomaga. Uwaga, telefony do rąk. Na razie telefony. Wyjmujemy telefon. No co, nie macie telefonu? No nie wierzę. No. Świecimy komórkami. Przynajmniej udawajcie, że macie telefon, albo że wykręca się numer. No. Świecimy komórkami. Piękny jest przykład. Wszystkie komóreczki. Do rąk. O, właśnie, pięknie, tam bardzo widzę. Ładna widzę, bardzo już się świeci, już jest. Ale to już jest trochę mało. Już jest dużo pieniędzy. Już jest pani Jola, no proszę. Jola, biegnie. Tylko się nie przewróć, Jolu, to są sznurki, uwaga. No, jest pani Jola. Już wychodzi Jola i Jola... Pomału, pani Jolu, pomału po tych schodach. Jolo, do roboty, Jolo. Porwał jakiś gentleman. Pani Jola, jest pani Jola, proszę bardzo. Czyli jesteśmy na etapie wysyłania SMS-u. 7... Ale gdzie pani ma swój telefon? Nie zdążyłem go w ludzie porwać. No dobra. Ale mam ludzi, którzy wysyłają. To najpierw wystukujemy numer? Tak, najpierw wystukujemy numer. Uwaga, proszę bardzo, proszę podawać. 7... 7... 2... 2... 7... 7... 9... 9... 7, 2, 7, 9...
I piszemy? Piszemy, ale pomagam. Ale bo ja mam takie telefon, że nie wiem, gdzie piszę. Jak pójdą puste, też dojdą. Dostałem telefon w prezencie. Ja ci później to pomogę. Na razie przekażmy jeszcze raz tą ważną treść. Wyślij, czekaj. Wyślij wiadomość. Tak, jest. O, pomagam. Pomagam. Pomagam, piszemy. Pomagam, tak. Raz, dwa, trzy. Magam. Baba Iga patrzy. Mam. Ktoś dzwoni do mnie akurat w tym momencie. Proszę państwa, to tylko Rosiewicz, dwa złote. Rosiewicz dzwoni w tym momencie akurat. To tylko dwa złote. Nie rujnujemy państwa. Każdy SMS to jest dwa złote. To co? Mamy gotowe? Czy powtórzmy jeszcze? Jeszcze powtórzmy. Jeszcze raz powtórzmy. Numer 7, 2. Chwileczkę pani Lu, jeszcze moment. Bo... 7, 2, 7, 9. Chwileczkę. Wyślij. Pomagam. Pomagam. Tak. I wyślij, tak? 3, 4. Wysyłamy. Wysyłamy SMS-y. Jak najwięcej idzie. SMS-y wysyłamy idzie. Pod ten numer. Aż takie ciepło powiało. Proszę państwa, w ten sposób pomagamy wszystkim tym, którzy tej pomocy potrzebują. Panie Lu, dziękujemy. Panie, proszę pójść policzyć kasę i zameldować, że wszystko gra. Dzisiaj nie policzymy, ale przy okazji do prasy podamy ten komunikat. Ja już nie wschodzę ze strady, a my teraz zapowiadacie. Ja nie a my zapowiadamy finalistkę X Factora. Państwo kojarzą X Factor, taki program. Jest taki program X Factor i są wykonawcy, którzy dzisiaj reprezentują ten program. A ty powiesz, bo to twoja koleżanka, zapromuj ją jak najlepiej możesz. Powiem, bo to jest siostra mojej dobrej koleżanki i faktycznie miałam okazję słyszeć ją nie jeden raz i widzieć ją też wiele razy w telewizji. Muszę państwu zapewnić, że jest to osoba niezwykle wrażliwa i śpiewa po prostu pięknie. Dlatego zaproszę ją na tą scenę za chwilę i poproszę, żeby uraczyła nas swoim wspaniałym wokalem i pomogła nam przeżyć tę chwilę razem z nią. Więc proszę państwa również o ogromne wsparcie dla Pauliny Czapli. Paulino. Paulina, X Factor. Czeka na wasze oklaski. Wspaniała dziewczyna. Za chwilę pokaże, co potrafi. Zapraszam. Dziękuję bardzo za tą zapowiedź. Dobry wieczór wszystkim. Ja ze swojej strony bardzo dziękuję za zaproszenie, że mogę dzisiaj dla państwa zaśpiewać i dla pana Jerzego. No, bardzo mi jest miło. Zaśpiewam kilka utworów. Co prawda może nie będzie to zupełnie inny repertuar niż jaki przed chwilą został zaprezentowany, ale mam nadzieję, że również się spodoba. Już mamy wieczór, także zapraszam. Ja to później do nich i tak zapowiem. Do stanu będzie. Radio Polonia Toronto. Of fun. Don't know why I didn't come. Don't know why I didn't come. When I saw the break of day, wish that I could fly away. Heaven sailing in the sun. Tears in my head.
dziękuję dalej. Widzę, że tutaj pozostajecie ze mną, bardzo się cieszę. Taki numer też jest wolniejszy, ale to nie znaczy, że nie możemy tańczyć. Teraz na pewno możemy się roztańczyć. Ja tu też na koniec chciałabym jeszcze raz podziękować i życzyć wszystkiego najlepszego dla pana Jerzego. I remember when I lost my mind. There was so much fun, there's an about the place. Even though I'm also selling echo, it's so much space.
ja be udaki jał za rąbcać. But it was because I didn't know enough. I just knew too much. Wszystkim. Dobranoc.